Zapytanie mojego widza, czy podczas badań psychologicznych do pozwolenia na broń psycholog ma prawo rozszerzyć zakres tego badania i przeczytam tutaj to, co widz napisał. Czy przebyty zespół stresu pourazowego stwierdzone wyleczenie dyskwalifikuje podczas badań i starań o pozwolenie na broń sportową? Jeżeli tak, to do jakiego typu zachorowań psychicznych należy to zaliczyć? Oraz czy w przypadku poinformowania o tym na badaniu psycholog ma prawo zażądać dodatkowej dokumentacji stwierdzającej zakończenie terapii w miejscowej poradni psychologicznej lub skierować na badania uzupełniające? I odpowiadając krótko, trzeba sięgnąć do ustawy o broni i amunicji. Jest tam taki artykuł 15a, ustęp 1 i osoby, o których mowa w artykule 15 i tak dalej, zwane dalej osobami ubiegającymi się, są zobowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. I następnie przechodzimy do ustępu 4. Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający to badanie uzna za niezbędne dla prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby ubiegającej się. Także według mnie, jeżeli psycholog jest rzetelny, otrzyma taką informację, no to oczywiście ma prawo rozszerzyć zakres badania, ma prawo uznać, że poprzednia dokumentacja psychologiczna, czy tam jakaś inna jest potrzebna. Także według mnie zamyka to temat. Oczywiście, jeżeli dostaniesz orzeczenie negatywne psychologiczne, masz prawo do odwołania się. Jest to Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, właściwy dla Ciebie terytorialnie. Także na tym kończę. Reasumując to wszystko, no trudno by tutaj mieć pretensje do psychologa czy lekarza, że chce być rzetelny, że chce wszystko wykonać z należytą starannością, no i że zaciekawi go ta dokumentacja, bo mimo wszystko z jakiegoś powodu ten zespół stresu pourazowego wystąpił, nawet jeżeli tutaj widz uważa, że on w tej chwili jest wyleczony. Ponieważ jak jest wyleczony, wystąpił raz, no to może być jakaś sytuacja bardzo analogiczna podczas posiadania tej broni, że ten zespół wystąpić może po raz kolejny. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań osób starających się o broń, uprawniony do badań osób starających się, czyli pracowników starających się o licencję ochrony. Natomiast jest tutaj takie jeszcze zapytanie, no do jakiego typu zachorowań psychicznych należy to zaliczyć. Nie jestem specjalistą psychiatrą, nie jestem psychologiem, nie będę się wypowiadał w takim temacie, ponieważ no tutaj nie tylko zwykłe osoby oglądają mojego vloga, oglądają także psychiatrzy, psycholodzy i nie chciałbym tutaj wchodzić w działkę, na której tak naprawdę się do końca nie znam. Także jeszcze raz na tym kończę. Jeżeli chcesz więcej informacji, wejdź na mojego bloga dariuszkraśnicki.com. Jeżeli chcesz się skontaktować ze mną, napisz to na maila. Natomiast jeżeli filmik w jakiś sposób Ci się spodobał, to oczywiście daj lajka, daj kciuka i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.